Szkoła podstawowa nr 4, działająca przy ulicy Mikołaja Brody w Bolesławcu, kształci już kolejne pokolenie bolesławian. Szkoła ta stała się drugim domem dla uczniów, później absolwentów, a następnie ich dzieci, które rozpoczynały naukę w tym samym miejscu, co ich rodzice i dziadkowie. Na jubileusz 60-lecia swojej byłej lub obecnej szkoły przybyło wielu mieszkańców Bolesławca. To wielki zaszczyt móc Państwa powitać w tym niezwykłym październikowym dniu 2018 roku. Mam nadzieję, że dzisiejszym świętem wzruszą się nawet szkolne mury, przyjazne i wyczekujące, a mające już 120 lat. Charakterystyczne mury z czerwonej cegły, w których od 60 lat funkcjonuje szkoła, to tylko jeden z elementów tworzących obraz placówki. Ten najważniejszy to ludzie, którzy tworzą szkolną społeczność. Wielu z nich zaprezentowało się w piątek na scenie forum. Z okazji jubileuszu szkole numer 4 został nadany nowy sztandar. Niniejszym aktem uroczystym stanowię i przekazuję ufundowany przez społeczność szkolną firmę Geresheimer i Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej sztandar Szkoły Podstawowej nr 4 jako symbol pięknych idei, najwyższych wartości, honoru i tradycji i znak wspólnoty. Sztandar jest pełen symboli. Na awersie na czerwonym tle umieszczony jest wizerunek orła białego haftowany srebrnym szychem. Korona, dziób i szpony są złote. Rewers jest w kolorze niebieskim, jak niebo nad Polską, jak błękit mórz i oceanów świata, po których pływał statek MS Jan Matejko. W środkowej części znajduje się wizerunek patrona, Jana Matejki. W górnej części znajduje się nazwa szkoły. Pod wizerunkiem patrona widnieje napis po łacinie Non schole sed vitae dissimus, co oznacza, że nie uczymy się dla szkoły, tylko dla życia. Uroczyste wbicie pamiątkowych gwoździ w drzewiec do sztandaru rozpoczął prezydent Bolesławca Piotr Roman. O to samo poproszono też radnego Rady Miasta Dariusza Filistyńskiego, przewodniczącą Rady Rodziców Annę Brzeszcz i przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Wiktora Kuczyńskiego. Dziękujemy. Nowy sztandar szkolnemu pocztowi przekazała dyrektor szkoły Edyta Kwiatkowska. Aktem nadania. Uroczyście przekazuję sztandar Szkole Podstawowej nr 4 imienia Jana Matejki, aby tym samym nawiązać do najtrudniejszych tradycji szkoły. Przekazanie sztandaru było okazją do nagrodzenia uczniów, którzy zwyciężyli w konkursie na projekt sztandaru. Ostateczny kształt sztandaru zawiera elementy zwycięskich prac. Z okazji jubileuszu szkoła przygotowała publikację wydaną przez Muzeum Ceramiki, a zatytułowaną Pejzaż edukacyjnej podróży 60 lat Szkoły Podstawowej nr 4 imienia Jana Matejki w Bolesławcu 1958-2018. Pragnę wyrazić uznanie dla każdego wysiłku dyrektorów tej szkoły, nauczycieli, dla byłych i obecnych pedagogów, pracowników szkoły, dla wszystkich rodziców i absolwentów. Za wszystko, co powstało i powstaje. Za wspólne działania, dla dobra uczniów i całego środowiska. Dziękuję panu prezydentowi Piotrowi Romanowi za wsparcie i troskę. Muszę się pochwalić, że z rezerwy budżetowej części oświatowej nasza szkoła otrzymała 47 tysięcy na wyposażenie pracowni przedmiotowych. Przeznaczymy je na pracownię fizyczno-chemiczną i biologiczno-geograficzną. Niezależnie od tego, dzięki staraniom pana prezydenta i pana starosty Karola Stasika, szkoła otrzyma środki w kwocie ponad 100 tysięcy zł z Euroregionu NYSA na przysposobienie pracowni przedmiotowych. Prezydent Bolesławca, zwracając się do obecnych i byłych dyrektorów szkoły, podkreślił rangę placówki na oświatowej mapie Bolesławca. Tych, którzy prowadzili tę szkołę i którzy kontynuowali wspaniałą tradycję Szkoły Podstawowej nr 4, która zawsze w tej koronie placówek oświatowych w Bolesławcu była taką błyszczącą perłą. Trzeba powiedzieć, że niezależnie od czasów, które były różne, zmienne, szkoła ta zawsze była albo liderem, albo przynajmniej w gronie dwóch najlepszych szkół w Bolesławcu. I to nie jest tylko ocena osoby takiej. Prezydent przedstawił też wstępne plany co do przyszłości czwórki. Jesteśmy bardzo bliscy, ale jeszcze będziemy z Wami konsultować podjęcia decyzji, że tę szkołę po prostu, można powiedzieć, powiększymy w dwójnasób, tak? Bo
budynek przy ulicy Bielskiej. To jest budynek, który chcemy, żeby był również budynkiem szkoły podstawowej numer 4. To są... Tak trochę z nieśmiałością to powiedziałem, jak Państwo zareagujecie, ale budynek jest piękny. Musimy jeszcze ten rok zakończyć tę historię gimnazjum, tak? Ostatni rok, ostatnia klasa gimnazjalna. I wtedy ten budynek wraz z dwiema salami gimnastycznymi, wraz z miasteczkiem ruchu drogowego, myślę, że idealnie się wpasuje w to, co Państwo robicie, a my wreszcie powiemy, że problem zniknął. No to czwórki nie da się już rozbudować. To, co mogliśmy, jeśli chodzi o remonty, to zostało zrobione. Szefowie samorządu złożyli na ręce dyrektor szczególne życzenia. Stopy wody pod kilem, szanowna jubilatka. Życzenia szkolnej społeczności złożył też wicestarosta Tomasz Gabrysiak. Niestety nie jestem absolwentem tej szkoły, ale mieszkam w bliskim sąsiedztwie budynku szkoły, więc przez te ostatnie 10-12 lat mogłem obserwować, jak ta szkoła zmienia się, jak się zmienia jej otoczenie. Zazdroszczę kompleksu sportowego, szczerze. Gratuluję panu prezydentowi, to była świetna inwestycja. I tak posługując się takim określeniem finansowo-ekonomicznym, te pieniądze, które inwestowane są w tą szkołę, a w zasadzie w dzieci, w młodzież, tak? Inwestujemy w budynek, inwestujemy w te osoby, które są tam najważniejsze, czyli młodzież i dzieci, to stopa zwrotu przy tej inwestycji jest bardzo duża. Bardzo wysoka, w zasadzie chyba maksymalna, jaka tylko jest możliwa. Wicestarosta przyniósł ze sobą worek pełen gier logicznych dla dzieci i młodzieży. Po latach do byłych i obecnych uczniów i nauczycieli ponownie zwróciła się długoletnia dyrektorka szkoły Anna Hill. Zawsze w czwórce, nie wiem, pani dyrektor odkryła nasze myśli, najważniejszy był uczeń. I cieszę się bardzo, że w dalszym ciągu ten uczeń jest dla was najważniejszy. Duszą szkoły faktycznie są nauczyciele, którzy mają rozgrzewać, tak jak w żelazku z tą duszą. Wspierającymi zawsze i myślę w dalszym ciągu byli i są rodzice. A faktycznie naszą dumą jest nasz absolwent. Życzeń i ciepłych słów pod adresem szkoły było tego dnia bardzo dużo. Oceniam, a 50 lat minęło mojej bytności i pracy w Bolesławcu, więc oceniam ją bardzo wysoko. Nie tylko, że trójka moich wnuków już skończyła tę szkołę i studiują to porządnie, ale jeszcze mam jednego, który uczy się. I wszystkie dzieci kocham bardzo, a ta szkoła jest mi bardzo bliska sercu. Życzę jej wszystkiego najlepszego, co tylko jest możliwe. Z okazji jubileuszu szkoła przygotowała bogaty program artystyczny. Były przedstawienia, recytacje, egzotyczne tańce i występ szkolnego chóru.